Every brother that's caught in the crossfire. That's caught in the crossfire. Witam wszystkich w kolejnym odcinku u mnie na kanale i wcale nie nagrywam tego filmu trzeci raz. Wcale nie nagrywam tego filmu trzeci raz, ani drugi raz tego filmu wcale nie nagrywam. No to pierwszy raz po prostu nagrywam ten film i jest zawaliście. Tak się ogólnie dzisiaj fajnie będziemy bawić, ale fajnie, normalnie pierwszy raz będę talerzował sobie dzisiaj. No ogólnie fajne będą przeżycia na pewno z tego wszystkiego. No ja się tam bardzo cieszę na ten odcinek. Długo czekałem, żeby go nagrać. Nie, a tak całkiem no poważnie, no to nagrywam ten film trzeci raz. Ale do wszystkiego dojdziemy po kolei. Mianowicie, na poprzednim odcinku zrobiłem sobie tamto pole, nie wiem czy to widzicie, o co jest talerzowane. To pole i to pole. I wiecie jakie to jest denerwujące, gdy za pierwszym razem wam się zwali wideo, a za drugim wam się nie nagra dźwięk. A włączyłem nagrywanie dźwięku. No ale dojdźmy do wszystkiego powoli. Mianowicie, pewnego słonecznego, pięknego, świątecznego, miłego, spokojnego dnia żył sobie Heros, oczywiście w Żółkiewce. No i postanowił nagrać dla swoich ukochanych widzów zajebisty odcinek stależowania z LSA 2015. Pomyślał sobie, no dawno nie było LSA na kanale, aż 4 dni. No i myślę sobie, no nagram sobie, bo czemu bym sobie miał nie nagrać. Tak oto włączył on program do nagrywania o nazwie Action, który nigdy nie sprawiał mu problemów, oprócz początkowo, gdy jeszcze nie umiał się nim obsługiwać, co było i tak banalnie proste, ale chodzi o ustawienia. Zmierzając do celu naszej opowieści, chodzi o to, że Heros, gdy nagrywał film, nic złego nie zauważył, bo po prostu nie da się nic złego zauważyć, co się dzieje podczas nagrywania, bo niby wszystko dobrze się nagrywało. Podjął pierwszą próbę nagrania tego. Wyszedł z gry, zapisał. Wszystko było pięknie i wszystko byłoby pięknie, gdyby się udało. Lecz była to wtedy godzina 15, czyli popołudnie, godzina po obiedzie. Teraz był zadowolony, odcinek wyszedł bardzo fajnie. Później postanowił nagrać sobie Minecrafta. A mianowicie, gdy nagrał sobie już tego Minecrafta, patrzy na zegarek, ogólnie w telefonie, patrzy, która tu już jest godzinka, a tu jeb, 23:30. Patrzy sobie na YouTubie. Co kto dodał, czy jest coś fajnego, godnego uwagi, żeby sobie obejrzeć, bo wczoraj nie miał czasu na oglądanie. Tak było, dokładnie tak. Nie było nawet jak obejrzeć nic na YouTubie. Nie było co pooglądać sobie stron, na przykład Fangol, Jebzdzidy, na przykład takie dwie strony. Można sobie to pooglądać, no zależy kto się czym interesuje, prawda? No i postanowił sobie wejść na Fangola. Patrzy, doszedł sobie do trzeciej strony. Tam było coś wiadomo o piłce nożnej, no bo to jednak strona jest poświęcona właśnie temu sportowi. Patrzy. Postanowił wyrenderować film, no bo sobie myśli, a no i tak przeglądam sobie jakieś gówniane rzeczy w internecie, co nie obciąża mojego komputera, tak jak gry, no to mogę sobie włączyć renderowanie, żeby wyrenderować film moim kochanym widzom i wrzucić go za 2 dni. Tak właśnie powiedział w tamtym momencie Heros, czyli o godzinie, no gdzieś tak 15:40 i... Gdy odpalił już program do renderowania, czyli Sony Vegas Pro 13, złapał się za głowę i powiedział: o matko bosko, a co to się stanęło? Wtedy spojrzał na
panel, jeden z paneli tak dokładnie w Sony Vegasie, czyli tam, gdzie się wiadomo, te media, czyli pliki przenosi wszystkie, żeby dać na ścieżkę już, żeby wyrenderować to wszystko. Ale najpierw zaczął nowy projekt. Przeniósł sobie to, przynajmniej próbował przenieść, no bo przeniósł sobie tylko dźwięk. Oczywiście podjął się próby przeniesienia wideo, które się nie powiodło. A dlaczego się nie powiodło? Bo zazwyczaj, tak się już wtedy zastanowił właśnie, no spojrzę sobie przecież w ten, w mój folder dysk E, gdzie trzymam sobie nagrania, żeby zobaczyć, co jest nie tak, że to wideo nie chce się przenieść. Patrzy, patrzy i spojrzał. I wtedy ujrzał dwie cyfry. 3 i 7. To była wartość, w sumie ilość giga, jaką zajmowało to nagranie. Wideo z LS-a 17. Wideo miało 22 minuty, czyli powinno ważyć ponad 70 giga, tak około przy najwyższych ustawieniach, wiadomo, no bo Heros tylko na takich nagrywa. Doszedł do wniosku, że ten plik powinien ważyć dwa razy więcej, co jednak się okazało żartem, bo on tyle nie ważył. On ważył 37 giga. I się okazało, że nagrał się od połowy. Jak to możliwe? Nie wiadomo, no bo jak po prostu, no jak on mógł się nagrać od połowy? No kurwa, wy mi to wytłumaczcie, ja nie mam pojęcia, jak to się nagrało od połowy. Ten pierwszy, ten, to pierwsze nagranie moje. No ale już walić to pierwsze nagranie, no kurde, drugie też się zepsuło, ale przejdźmy do rzeczy. Mieliśmy 24.18. Heros postanowił wtedy, że nagra drugi odcinek z LS-a 15 talerzowanie. Oczywiście wszystko wyszło mu na dobre. Odcinek się nagrał. Czekajcie, zrobię cięcie, bo muszę jedną rzecz zrobić. No i odcinek się oczywiście nagrał. Heros już próbował go przełożyć oczywiście na ścieżkę w Sony Vegasie, oczywiście Pro 13, a tu patrzy do Audacity, które powinno nagrać dźwięk. Patrzy, patrzy i normalnie nie wierzy. Normalnie ja wtedy nie uwierzyłem, serio wam mówię, no nie nagrało się audio, gdzie chwaliłem Audacity, że nigdy nic się źle nie zrobiło. Pochwaliłem na poprzednim odcinku, a zwaliło się akurat pierwszy raz w życiu Audacity mi zawaliło. Wy sobie to wyobrażacie? I to akurat jak to pochwaliłem, to musi być taki pech, że ja jebie. No ale przejdźmy dalej do naszej pięknej opowieści, która miała miejsce 24 i 25 grudnia. Dzisiaj mamy już 26, około pierwszej już mamy. Ale patrzy, patrzy i normalnie się tak załamał, że ja jebie. Postanowił, że nagra odcinek po raz trzeci. Uruchomił grę. Oczywiście nie zapisał poprzedniego, dobrze sobie zostawił przynajmniej ten, że nie zapisał tego poprzedniego i sobie otworzył, zostawił otwartą grę, pomyślał. Pomyślał, ale ja jestem mądry. A nie wiedziałem, się coś wydarzy, a jednak zostawiłem. To są jednak przeczucia. No i właśnie tak oto powstaje ten odcinek, moi drodzy. Już witam wszystkich w takim bardziej prawdziwym naszym realnym graniu, a mianowicie dzisiaj sobie talerzujemy elegancko. Odcineczek nagrywam po raz trzeci, także miejmy nadzieję, że docenicie tą moją pracę i chcę 80 łapek w górę przynajmniej, albo koło stówy. Koło stówy, żeby było tych łapek w górę, bo mi się tak podoba. I tak ma być po prostu. I poruszmy temat jeszcze tych modów. Był odcinek informacyjny, lecz
Nawet nie patrzyłem, ile osób go obejrzało, bo jakoś nie miałem czasu wczoraj bardziej tak w tą Wigilię, żeby oglądać te statystyki na YouTubie i w ogóle. Tam filmy miałem zaplanowane na parę dni, dlatego jakoś tym bardzo się nie przejmowałem. Także nie mam pojęcia nawet do ilu osób to wszystko dotarło. Ale tak, tam wszystkie informacje macie, tylko nie macie informacji, co zostanie kiedy wydane. Ja już po raz kolejny wam powtórzę, że na 3200 subskrypcji zostanie wydany ten zajebisty bordowy bizonik. Co dalej, gdy zostanie wydany ten bordowy bizonik? Na 3400 widzów zostaną wydane przyczepy. Na 3500 subskrypcji będzie nowa seria, o której wspominałem już w tych informacjach całych, które trzeba było obejrzeć. Kto nie obejrzał, to wynocha raz, dwa oglądać, no bo jak ja mówię, no to się tak robi, no nie? No i co tam więcej mam wam powiedzieć? Na 3600 jeszcze nie mam pojęcia, ale najprawdopodobniej 60, no te 30 zostanie wydana, bo 60 na 3800 najprawdopodobniej zostanie wydana razem z tym Ursusem i z tym większym. Znaczy, to nie wiem, jakoś to podzielę jeszcze. Ostatnio dostałem zgodę, żeby wydać beczkowo, znaczy ten beczkowo, to Polmo Tchojnia, to czerwone, co było na odcinku tym sklejanym z muzyczką. Napisał sam do mnie autor, że mogę wydać, autor tych tekstur. No i sobie myślę, no to wydam wam. Kolejną rzeczą, taką bardziej zbliżoną do tego wszystkiego, jest ta oto talerzówka, o którą mnie prosiło, no normalnie multum osób, normalnie wpizdu, że się na palcach, siedmiu rąk na palcach nie policzycie. Tyle osób prosiło o tą talerzóweczkę. I już wam tłumaczę, kiedy zostanie ona wydana. Zostanie ona wydana na 3, na 2200 polubień na fanpage'u, Mine fanpage'u Heros TV. Oczywiście link w opisie do niego macie. To jest strona na Facebooku ogólnie, na którą bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam. No i tam będziecie mieli wszystko podane, kiedy to zostanie. Dzisiaj zdjęcia jeszcze w nocy wydam, znaczy to już rano będzie. Z tego wszystkiego, jak to wszystko zostanie powydawane. I na 3400 zostanie też coś oczywiście wydane, bo co 200 polubień na Facebooku i co 200 subskrypcji na YouTubie są wydawane nowe mody. Dlatego warto subskrybować, bo ja po prostu chcę wydać to wszystko i mieć już święty spokój. Ten bizon nie zostanie nigdy wydany, bo będzie on do LSA 17. Też zacznę już robić niedługo mody do 17, najprawdopodobniej znaczy do 15 w środę albo czwartek zacznę już robić te mody, które będą niewydane i które będą na serię razem z rewersem pod LSA 17, ponieważ on je przerobi do 17, przerobi, przekonwertuje chyba. No nie wiem, aby działały w 17, tam nie chodzi już o żeby były na full skrypcie, tylko żeby działały. No i to jest najważniejsze, ja sobie kupuję niedługo 17 i niedługo będzie seria z rewersem na 4000 subskrypcji. Także, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, także zostaw subskrypcję na kanale, zostaw łapkę w górę, ponieważ nagrywam ten film trzeci raz i kliknij w ten taki dzwoneczek, co jest koło tego, żeby dostawać powiadomienia o filmach, no bo to jednak teraz tak zwalili troszeczkę na tym YouTubie, że nawet jak subskrybujesz, to raz dostaniesz powiadomienie, raz nie dostaniesz, także lepiej kliknąć ten dzwoneczek i mieć pewność, że będziecie na bieżąco z każdym filmem. Także ja się z wami żegnam, cześć.